nazywam się Agnieszka Brożek, jestem kierownikiem sklepu zoologicznego AquaElzo. Mam 20 niespełna 3 lata i lubię to, co robię. Brali 10 dziewczyn, a w sumie 11, przepraszam, które pojechały do Serocka, hotelu. Tam odbył się casting właśnie, na który przyjechałam. I tam też Ewa podjęła decyzję po rozmowie z każdą z nas, po rozmowie z dietetyczką, podjęła decyzję, że to ma być ja, Ania i Asia. Ja się kompletnie nie spodziewałam tego. Zresztą jak ktoś chce, może oglądać sobie materiał na stronie internetowej TVN-u, gdzie jest pokazane, w jaki sposób zostałyśmy wybrane i ogłoszenie wyników. I koło mnie stała dziewczyna, która również miała na imię Agnieszka. I jak Ewa powiedziała, Agnieszka, ciebie wybrałam, to ja stałam dalej jak wmurowana i popatrzyłam na tamtą Agnieszkę, gratulując jej już, a ona mówi, nie, nie, ciebie wybrałam. No to tam już był oczywiście, były łzy, był szał, był krzyk, lament, no ale standardowo to chyba tak wygląda i oczywiście nie uprzedzam, nie było to reżyserowane w jakikolwiek sposób, to po prostu tak wyglądało. Tak naprawdę dieta to nie jest to, co się każdemu wydaje, czyli zanie, czyli to, żeby zrzucić te zbędne kilogramy poprzez głodówkę, poprzez jakieś jedzenie sałaty albo grochówki, albo nie wiem, słyszałam o diecie kapuścianej. Nie, nie, nie. Owszem, to jest rodzaj diety, natomiast sama dieta to jest sposób odżywiania się. I może być on albo zdrowy, albo niezdrowy. Albo się dietujemy fast foodami, albo jemy zdrowo, czyli jemy 4 posiłki z warzywami. Oczywiście od 4 do 6 posiłków dziennie, w zależności o której wstajemy i o której się kładziemy spać. To jest nawet to, pod hasłem dieta kryje się odstęp między posiłkami. Jak ktoś chce mieć krótkofalowy efekt i mimo tego, że jest napisane w niektórych dietach, że zapewniamy o braku efektu jojo i o takich rzeczach, które nas zmotywują do tego, żeby podjąć się tej diety, jednak nie do końca jest w ten sposób, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli ograniczymy kalorie poprzez dietę, czyli poprzez odchudzanie się, głodówkę tak naprawdę w niektórych przypadkach, to później ten organizm będzie chciał odzyskać te kalorie prędzej czy później. Poprzez to będziemy tyć z powrotem. Ale nie to jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, żeby nie wracać do naszych przyzwyczajeń sprzed diety. Jeśli będziemy utrzymywać organizm cały czas w fazie zdrowego odżywiania się, może ja to tak nazwę, nie będę nazywać tego dietą, bo będzie nam się to myliło, i cały czas nabierzemy nowych przyzwyczajeń, tych ze zdrowego odżywiania, czyli te regularne posiłki, to jest najważniejsze. To, żeby jeść mniejsze posiłki, ale częściej. To, żeby spożywać dużą ilość zapychaczy, natomiast to nie frytki mają być, tylko być owoce i warzywa, które również dostarczają nam suplementacji w postaci witamin, mikro i makroelementów, które również nie są bez znaczenia dla naszego organizmu i przyspieszają przemianę materii. I przede wszystkim, co mi się przypomniało, dużo pić. Picie przyspiesza metabolizm, pozwala nam wypłukać toksyny z organizmu, a mało tego, przyspiesza proces spalania tkanki tłuszczowej. Woda jest niezbędna do spalania tkanki tłuszczowej. Jeśli chodzi o dietę, to nie nazwałabym tego czymś nowym. Bardziej okrojeniem tego, co spożywałam i dodanie nowych, w cudzysłowie, składników, czyli warzyw do każdego posiłku, czyli od czasu do czasu tam jakieś owoce, no bo oczywiście owoce zawierają cukier, więc nie są wskazane w nadmiarze. Też niedojadanie między posiłkami. Jeżeli jesteśmy głodne, no to tam mamy zalecenie, żeby dojadać warzywami. Ograniczyć ilość na talerzu w trakcie jednego posiłku. Raczej, żeby to były mniejsze posiłki, ale częstsze. Ogólnie szeroko pojęte zdrowe odżywianie, tak? Czyli dużo warzyw, jedzenie niesmażone, raczej gotowane, raczej na parze. Takie różne pierdółki, w cudzysłowie, które naprawdę ułatwiają życie codzienne i przede wszystkim to, co się u mnie pojawiło, to to, żeby przygotowywać sobie posiłki do pracy, bo z tym miałam zawsze problem, zawsze wszystko na szybko, bo tak naprawdę pierwsze 2 tygodnie są najcięższe. Później już jest z górki, jeżeli się przyzwyczajimy do takiego nowego trybu życia i nasz organizm się przyzwyczai do tego, żeby jeść regularnie, do wysiłku. W pewnym momencie organizm sam będzie się domagał tego, żeby wyjść, pobiegać, nie wiem, poskakać. Ja bym nazwała swoim najtrudniejszym momentem czas założenia firmy, czas, kiedy miałam zatowarowanie sklepu i kompletnie nie miałam na nic czasu, nie miałam czasu
na to, żeby spać, a co dopiero ćwiczyć, co dopiero przygotowywać sobie jedzenie. Spałam po 2 godziny dziennie i wtedy naprawdę dałam ciała i poległam na całej linii, do czego się przyznaję i zresztą wszyscy o tym wiedzą. Ale czas świąt owszem był czasem pokus, czyli leżały tam ciasta, wszystko co można było skonsumować. I oczywiście nie mówię, że nie jadłam, bo bym skłamała, ale jadłam mniej. Jeśli my mamy na Wigilii 12 dań, to ja je spożyłam, ale z tam odrobinę dosłownie, nie wiem, łyżkę, dwie, a nie tak jak wcześniej talerz czy tam ulubionego dania nawet, czyli w moim przypadku to jest karp smażony, 2, 3, 4 dzwonki, tylko tam dosłownie odrobinę nas kosztowało. Trzeba sobie ustawić budzik co 3 godziny, żeby przypominał nam, że mamy coś zjeść i to coś to nie ma być byle co. Fajnie jest przygotowywać sobie posiłki wcześniej, nawet jeżeli by to miała być kanapka, jakaś z pastą z tuńczyka, czy oczywiście nie mogą być to same kanapki, bo to też mija się z celem, ale można sobie przygotować super prostą sałatkę w domu, typu sałata lodowa, trochę pomidora, ogórka zielonego, może być ogórek kiszony i do tego podsmażyć sobie albo zrobić na parze kurczaka, wrzucić do tego, zalać jogurtem naturalnym i tak naprawdę 5 do 7 minut roboty, przynajmniej mnie to tyle zajmuje, jest po sałatce, tak? I to jest kolejny posiłek. Można sobie przygotować ogólnie. Wbrew pozorom można jeść ziemniaki na tej diecie, tylko w ograniczonych ilościach, wszystko rozsądnie. I jeżeli przyzwyczajimy organizm do tego, że jemy regularnie, to organizm nie będzie się domagał dużych porcji. I w tym momencie, nawet gdybym ja chciała zjeść super mega wielki obiad schabowego z frytkami i z, nie wiem, z wielką porcją sałatki z majonezem, to ja nie jestem w stanie po prostu tego zjeść, bo dla mnie to jest za tłuste. Tak przyzwyczaiłam organizm. I co więcej, dla wszystkich tych fanatyków słodyczy, którym ja też byłam i potrafiłam zjeść, nie wiem, Snickersa i Bunty naraz i jeszcze przepić to gorącą czekoladą, teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Odzwyczaiłam organizm od takiej ilości cukru i miałam kryzys w całym tym programie. Zjadłam Snickersa, natomiast zjadłam go do połowy i nie byłam w stanie go dokończyć. Tak mnie zamuliło, że oddałam koleżance i mówię, masz, jedz, niech ci na zdrowie wyjdzie, ja nie potrafię. Ludzie mnie rozpoznają, nieraz są takie sympatyczne sytuacje, kiedy stoję w sklepie i nagle tam dziewczynka wyciąga palec w moją stronę i mówi do mamy, mama, patrz, to ta pani z telewizji. To jest dość dla mnie krępujące, ale oczywiście przyjmuję to z uśmiechem, zawsze porozmawiam z tymi ludźmi, niektóre panie pytają właśnie o wskazówki, co mają robić, czy mogłabym się podzielić dietą, tym wszystkim z nimi. Super robotę robi zaznaczanie w kalendarzu i spisywanie sobie na początku tego, co się je. To bardzo, 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 bardzo pomaga. Stworzyć sobie notatnik w postaci zeszytu 32-kartkowego albo 16-kartkowego, żeby była jedna strona na dzień, żeby każdy miesiąc miał swój zeszycik i robić sobie takie podsumowanie. Na przykład, jeżeli mamy godzinę 9 rano, bierzemy sobie zeszyt, spisujemy 9 rano, zjadłam to, to i to. Jeżeli mamy jakąś aktywność fizyczną, piszemy, jaka to była aktywność fizyczna, ile trwała, jakie było nasze samopoczucie po tej aktywności fizycznej, czy czułam się dobrze, czy czułam się źle, czy miałam zadyszkę, czy już prawie umarłam. Wszystko to po to, aby widzieć progres, bo największym problemem tak naprawdę nas wszystkich jest to, że my nie dostrzegamy progresu. I ja się sama o tym przekonałam. Ja widząc teraz te zdjęcia, które są na stronie internetowej, ja widzę progres. Natomiast gdybyśmy nie miały zrobionych zdjęć przed metamorfozą, to ja bym była święcie przekonana, że ja dokładnie tak samo wyglądam, jak wyglądałam te 2,5 miesiąca temu. Jest udowodnione nawet naukowo, że my widząc siebie w lustrze, postrzegamy siebie tak, jak siebie chcemy widzieć. Miałam, że ja widziałam siebie szczuplejszą, natomiast jak zobaczyłam siebie w telewizji, to zdałam sobie sprawę z tego, że wcale nie jest tak kolorowo, jak to widziałam w lustrze. I już widzimy te efekty, że tutaj trzeba dorobić dziurkę w pasku, no ja już dorobiłam ze 4, a jeszcze dobre 2 by się przydały. Przede wszystkim nie popadać w pułapkę, czyli nie kupować sobie nowych rzeczy, bo jeżeli jesteśmy w trakcie przemiany, to ciorać te rzeczy, które mamy, kupić sobie dobry pasek, dorabiać dziurki, natomiast nie kupować nowych rzeczy. Rzeczy nowe kupujemy dopiero wtedy, kiedy zauważymy, osiągniemy pierwszy próg, czyli te, nie, u mnie to jest minus 15 kilo i wtedy kupię sobie nowe rzeczy. Tak psychicznie to mam z 50 kilo mniej.